przejmuje ten kanał. Ja nazywam się Tomek, jesteśmy na pocztandze. Teraz będzie już wszystko o ciężarach. Także zapomnijcie o trójbojach, gadamy o tym, że rwanie szeroko, podrzut wąsko. Pierwsze podejście do podnoszenia ciężarów, no to zacznijmy od jakiejś formy rozgrzewki. Pomówmy o tym, co jest ważne, co nieważne. Znaczy, wszystko jest ważne, ale to, co są ważniejsze rzeczy. Jako, że modelką jest Marzenka, to nie będziemy tutaj za dużo rozciągać, bardziej będziemy sobie to stabilizować, bo to wszystko lata w każdą stronę, to już zostało ustalone. Czyli skupimy się tutaj na trzech elementach. Pierwszy to będzie oddychanie, to sobie tylko napomkniemy, bo na tym kanale zostało już to maltretowane na 15 czy więcej różnych sposobów, ale jest to bardzo ważne przy podnoszeniu ciężarów, także musimy o tym wspomnieć. Na pewno dwie główne składowe tutaj, jeśli chodzi o stabilizację, mobilkę czy układanie się do ruchu przy podnoszeniu ciężarów, no to obręcz barkowa, łopateczką, tutaj się zajmiemy, plus bioderko, żeby ten przysiad był dla nas wygodny. Pierwsze, co chcemy wiedzieć z tym oddychaniem, no to wiadomo, nie oddychamy za dużo górą, tylko dołem. Chcemy, żeby żeberka sobie chodziły. To, co dla mnie jest najważniejsze i słuchajcie, to będzie jedna z głównych różnic między trójbojem a dwubojem. Nie muszę się pompować na 100%, nie muszę szukać tak mocnego napięcia. Ja chcę być stabilny. Czyli pierwsze, co mnie interesuje, to zawsze posadzenie tych żeber. Nie muszę w tym wypadku robić tego wydechem, nie muszę syczeć, nie muszę szukać tutaj 100% napięcia, ale chcę mieć zdolność do posadzenia żeber w dół, żeby to była ściana. Wtedy mogę się zająć pozycją miednicy, wtedy mogę się zająć tym, czy uda mi się wcisnąć na przykład paluchy pod te żebra, czy nie. I to będzie na pierwszy, powiedzmy, podejście, najlepsza odpowiedź, czy one są w dole. Jeżeli jestem w stanie taką pozycję uzyskać, to jedyne, co potrzebuję do tego zrobić, to do takiego napięcia dołożyć krótki wdech. Krótki wdech na pewno zawsze przez troszeczkę wąskie usteczka. O! Dobre, no coś w tą stronę, czyli krótki, mocny wdech, nie potrzebuje się pompować do końca, bo chcę tylko zwiększyć to ciśnienie, nie objętość, nie chcę tutaj balona pompować. Wiadomo, troszeczkę ta klatka i brzuch, żebra ruszą się, ale tylko nieznacznie, nie potrzebujemy tutaj... O, nie wiadomo jak się do tego dźwigania spinać. Dobrą podpowiedzią, czy odpowiedzią na to, czy umiemy to zrobić, jest plank, po prostu. Jeżeli ktoś od razu, w pierwszej sekundzie zaczyna tam w każdą stronę latać, to znaczy, że niespecjalnie nas to wszystko trzyma w kupie. Wtedy dobrą podpowiedzią jest powrót do filmików wcześniejszych z oddychaniem, żeby się uwalić na ziemi, pooddychać i zaadaptować do tego te głębsze mięśnie, które muszą nas trzymać. Dopiero przejść do tych planków. My zaczniemy sobie od obręczy barkowej. Pierwsze, co sobie zrobimy, to skapula push-upy. Ok? Czyli od deseczki mówiąc, zaczniemy. Ok, czyli słuchajcie, tak jak napomknąłem, pierwsze co nas interesuje, żeby delikwent się nie telepał. Marzenka zaczyna z kolan, czyli bezpiecznie. Nie będziemy sprawdzali, jak mocno to wszystko trzyma. Staramy się neutralnie zachować krzywizny kręgosłupa, czyli nie interesuje mnie podwinięcie dupy pod siebie. Ok, nie przesadzamy z tym ruchem. Nie interesuje mnie też nadmierna lordoza, chociaż wygląda to wiadomo. OK, czyli neutralnie. Jeżeli mamy to zachowane, ruch, który mamy do wykonania, będzie wyglądał w ten sposób, że chcemy pracować tylko i wyłącznie na łopatce. Protrakcja, retrakcja, to są ważne słowa, pamiętajcie. Pilnuję tutaj, żeby nie wychodzić do przodu, nie chcę angażować tej wstępującej części czworobocznego, czyli jak się idę tutaj, zwieszam na wszystkim w dół, absolutnie nie interesuje mnie ten ruch. Chcę się zająć tutaj środkową częścią czworobocznego, ale też te małe, ważniejsze trochę przy dźwiganiu mięśnie, czyli równoległoboczne, mniejszy, większy. Czyli tutaj sobie pojedziemy 10 sztuk w tempie. Tak jak mówię, tutaj czynnikiem, który będzie nam utrudniał życie, będzie rozstaw tych ramion na szerokość. Czyli jak poprosimy Marzenkę, żeby się rozstawiła łokciami jeszcze po tam 5-10 centów szerzej przed ramiona równolegle. Spróbujemy sobie dołożyć tutaj 10 sztuk. To, co ja pilnuję, to to, żeby nie wychodził nam bark do przodu, żebyśmy nie wisieli na łopatkach, na barkach. Chcemy cały ruch wykonać czworobocznym. OK. Nie musimy tutaj 5 serii pokazywać. To jest pierwsze ćwiczenie, na którym sobie zaczynamy naszą tam rozgrzeweczkę i mobilkę. Do góry. To był tylko krótki wycinek pracy łopatki, OK? Przy ciężarach chcemy mieć
pełne spektrum tej pracy. Najlepszym ćwiczeniem, które zajmie się tą obręczą, nie tylko łopatką, ale wszystkimi mięśniami dookoła, które zajmują się pozycją naszego barku, będzie krążenie. Karsy. Piękne słowo, kontrolowane rotacje stawowe. Zaczniemy sobie od rotacji zewnętrznej. Ja będę trzymał rękę otwartą, żeby było widać, w jaki sposób prowadzę ruch. Marzenka, pięść, ok? Jeżeli mamy zaciśniętą pięść, to dokładamy też piękne słowo, jakim jest irradiacja, czyli to napięcie całego ciała. Chcemy popracować nad tym, żebyśmy byli cali spięci na 40%. Nie chcemy się tym męczyć, nie chcę się telepać i tutaj wyciskać wszystkiego, ale chcę pracować nad tym, żeby tak, żeberko było posadzone, noga delikatnie napięta, wyprostowany, klateczka wysoko. Zaczynam sobie od prowadzenia w przywiedzeniu. Piącha zaciśnięta, łapka prosta. Prowadzę sobie nad głowę. Tu marzenka pójdzie dalej, ja sobie troszeczkę ją poprawiam. I teraz tak, jeżeli mogę kogoś poprawiać, to patrzę, co tutaj się dzieje, jak się zachowuje z drugą ręką. Idziemy sobie krążeniem jak najszerzej. Cały czas możemy delikatnie tutaj kołczować. Plus to, żeby bark był w dole. W połowie tego ruchu odkręcamy się do rotacji wewnętrznej. Prowadzimy ruch za siebie. To, co będzie błędem, to puszczenie łopaty do przodu. Ok? Czyli pilnujemy tego dolnego kąta łopatki i tak samo wracamy. Powolutku. Słuchajcie, jeden taki ruch powinien trwać z 20 sekund, 30, jak ktoś jest nadgorliwy. Ważne, żeby cała reszta była w tym momencie pilnowana i tutaj do pozycji wyjściowej powrót. Docelowo będzie druga strona, ale jedna wersja dalej będzie wyglądała w ten sposób, że można to zrobić i myślę, że Marzenka da radę to zrobić, utrudnimy jej życie w siadzie. Jeżeli ktoś trenuje podnoszenie ciężarów albo chce się tym zająć, to wtedy nie ma tutaj większych problemików. Pomęczmy się w przysiadzie. Wtedy dwie ręce idą jak najwyżej. No. Jedna zostaje, druga pracuje. Piąchy zaciśnięte, idziemy sobie krążeniem. Przysiad aktywny, czyli nie puszczamy wszystkiego, żeby wisiało. Aktywnie kolanko na zewnątrz. Ok. Czyli tu będzie najprostsze, tu poniekąd najtrudniejsze. Myślę, że jakby kogoś położyć czołem w podłogę, dać mu jakąś dwójeczkę, hantelek czy krążek w rękę, to by było troszeczkę gorzej. Ale wersja nieobciążona to jest, myślę, ultimate. Ok? Od razu zobaczcie, mamy pozycję do ciężarów. Jakby pierwszym ćwiczeniem, w którym się zapoznajemy w podnoszeniu ciężarów, jest overhead squat, czyli przysiad ze sztangą nad głową. Mamy pozycję dolną, mamy pracę łopateczki w całym zakresie. Piękna rzecz. Więcej tu nie trzeba robić. Ok, jeśli mieliśmy obręcz kończyny górnej, no to nie można pominąć bioderka. Ja tutaj jestem entuzjastą pozycji 90-90, także nawet osoby gumowe nie muszą się tutaj ustawiać do jakichś pozycji szpagatowych. Jestem pewien, że Marzenę dałoby radę tutaj przestawić jeszcze bardzo daleko w tą stronę. Nie interesuje nas to, ok? Czyli te kąty po 90 stopni jak najbardziej trzymamy. Im sprawniejsza jest osoba, która będzie wykonywać te zadania, to będzie się przesuwała bardziej ku pozycji pionowej i tej bez podporu, a docelowo nawet z jakimś obciążeniem w formie gobleta. Okay? Można w ten sposób pracować. I tutaj zrobimy sobie dwie rzeczy. Pierwsze to aktywne skłony na tą nogę wykroczną z przodu, czyli zobaczcie, to taki pigeon, siódemka, chcemy popracować nad tym pośladem aktywnie. Utrzymujemy ten opór. Chcemy sobie wykonać takich skłoników 5 do 10. Ważne, żeby nie robić tego skłonu czołem w podłogę. Ok, zmieniliśmy kadr troszeczkę, żeby to było lepiej widoczne. Czyli, tak jak mówiłem, chcemy utrzymać naturalne krzywizny kręgosłupa. Staramy się, żeby one były trzymane. Tutaj najlepszym tipem będzie dążenie pępkiem do uda czy kolana. Ok, w tą stronę sobie pracujemy. 5 do 10 sztuk w tempie, jeżeli miałbym tutaj się bardzo nad kimś znęcać, to z 3-4 w dół, powoli do góry. Jeżeli by miała być to praca stricte nad mobilką, to tam byśmy jeszcze izometrią popracowali, ale to jest, jak to się mówi ładnie, na inne szkolenie.
jeżeli mamy opracowaną tą nogę z przodu, to od razu możemy się zająć tym, co się dzieje na tej z tyłu. Nie musimy zmieniać pozycji. Teraz tak, tutaj lekko przez paluchy będziemy sobie otwierać to kolanko. Angażujemy bioderko do roboty, tam pilnujemy, żeby kolano chciało zostać na glebie, czyli tutaj nie podnosimy nic. Można sobie lekko dociążyć, jeżeli jest to potrzebne. Skupiamy się na robocie tylko tego biodra, pośladów. Tak samo 5 do 10, 10 to już jest grubo. Myślę, że 5 uczciwych sztuk tutaj załatwia nam idealnie sprawę. Wtedy możemy, wiadomo, zmienić stronę i z drugą pojechać tak samo. My na drugiej stronie zakończymy to jednym ćwiczeniem, czyli zmieniamy. Dobrze. Zadanie ostatnie będzie wyglądało w ten sposób, że chcemy podnieść tą kończynę, kolanem otworzyć na zewnątrz. I tutaj tip jest taki, że nie chcemy dążyć do ruchu pięty do przodu, tylko chcemy tak jakby tą piętę zblokować i otwierać kolano do momentu, kiedy to jest możliwe, wiadomo, końcówkę ruchu, tutaj do góry, i tak sobie lekko pomożemy tą piętą do środka. Okay? Staramy się nie odłożyć przez trzy sztuki kończyny. Powolutku, dokładnie wycofujemy ten ruch. Bardzo wymagające tutaj dla osób, które nie chcą używać drewniane, ale powiedzmy pospinane, to tutaj na przedramię albo nawet do pozycji leżącej spokojnie można przejść, żeby nie skończyć ćwiczenia z kurczykiem, tylko jednak tą aktywacją do lepszych przysiadów. Jeśli mówimy o części ogólnej rozgrzewki czy mobilki pod podnoszenie ciężarów, tak naprawdę to musi być bardzo indywidualnie dobrane. Okay, to są propozycje, to są rzeczy, z których ja sobie najczęściej korzystam, czy w swoim treningu, czy kogoś prowadząc, ucząc, naprawiając. To są rzeczy, nad którymi ja się gdzieś tam skupiam, ale to nie jest powiedziane, że te są najlepsze. Okay, każdy musi znaleźć swoje, każdy musi ten protokół sobie stworzyć. Jeśli nie ma pomysłu, polecam te, na pewno działają. Po tym, jak się ogarnę na glebie, czy przy tej mobilce, tak wracając do tej mobilki, nie chcę, żeby to trwało więcej niż 10-15 minut, ok? Nie musimy tutaj dodatkowej jednostki tworzyć treningowej. Chcemy jak najszybciej przejść do roboty na patyku. No i odnośnie patyka, to mamy tutaj taką pseudosztangę, bo zapomnieliśmy kija od szczotki. Także mamy tutaj piękny patyk. Na tym patyku, przechodząc do rozgrzewek specjalnych, ja jestem za tym, żeby zostać przy ogólnych ćwiczeniach po prostu ze sztangą. Zaczniemy sobie tutaj od wyciskania zza karku, szeroko w chwycie rwaniowym. Prowadzę sobie bardzo dokładnie ten ruch, pilnuję, w które miejsce odkładam sztangę, jak ją blokuję nad głową, tak żeby za każdym razem zaznaczyć, że jestem w pozycji pełnego wyprostu. Oczywiście myślę o tym, co się tutaj dzieje z tułowiem. Trzymamy się liczby 5, to będzie elegancko. Po 5 sztanga zostaje na bareczkach. OK, jedziemy sobie zwykłe skłony, dzień dobry. Tak samo myślimy o tym, co się dzieje z tułowiem. Wzrok przed siebie, w ciężarach zawsze patrzymy powyżej linii oczu. Przed siebie nie oglądamy podłogi. Tak samo do 5, kolanka troszkę szerzej, nie pracują w linii stopy. Dobrze. I po tym 5 zwykłych przysiadów. Zwykłych, nie lowbarowych. OK. Myślimy sobie o tym, co się dzieje z żeberkami, myślimy o tym, żeby troszeczkę wyżej wzrok skierować. Nie oglądamy tej podłogi, nie zapadamy się wtedy barkami. I tutaj takich układów po 3 ćwiczenia, po 5 sztuk, można zrobić więcej. Docelowo pierwszym ćwiczeniem, do którego chcemy dążyć, będzie overhead squat, czyli takie najbardziej popularne ćwiczenie, powiedzmy, z podnoszenia ciężarów. Okay, czyli sztanga nad głowę, robimy sobie 10 przysiadzików w tempie. Pierwsze, to co ważne, schodzimy sobie tak, żeby kontrolować ten ruch, czuć, co się z nami dzieje, czy nas ciągnie, palce, pięta. Gotowa do roboty, możemy rwać. Ok, wiadomo, że to była tylko namiastka tego wszystkiego, co tutaj można wykonać. Ważne, żeby za każdym razem na pustym patyku, słuchajcie, wykonać jednak tą robotę. Nawet jak ktoś nie ma czasu, to wolę, żeby jedno ćwiczenie docelowo było wykonane tak jak trzeba, niż wpaść i zrobić 3. Nie użyję tego słowa, ale byle jak. Także jeśli chcecie więcej, oczywiście jesteśmy w trakcie szykowania dla was pełnego produktu.
szkolenia z podnoszenia ciężarów, gdzie na trzech modelach, dwóch modelkach, jednym modelu, trochę niepełnym, bo wszystkiego nie wykonał, ale jednak zobaczycie, jak osoby zbetonowane, tudzież silne, robią swoje podejście do podnoszenia ciężarów. Także zapraszam Was i dziękuję za dzisiaj.